cieszę, że zostałem zaproszony na ten koncert i że mogę tu dzisiaj z Państwem być. Podziwiam Państwa, że mogą Państwo przez tyle godzin słuchać akordeonu. Mam nadzieję, że tą kolejną, może niekoniecznie godzinę, ale nie całą godzinę z moją muzyką Państwo wytrzymają. Postaram się zaprezentować Państwu taki program, który no, powinien się kojarzyć dobrze, czyli z majówką, jakoś pozytywnie. Generalnie muzyka rozrywkowa. Przypomniałem sobie utwory, które można nazwać jako klasykę muzyki akordeonowej, ale niestety one są zapomniane. Zapomniane przez większość akordeonistów, którzy grają zawodowo. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby niektóre z nich sobie odświeżyć. Na początek kompozycja, w zasadzie wariacje Pietro Frost. Jeszcze jedna kompozycja Pietro Frossiniego, utwór, który często grało się kiedyś w szkołach muzycznych. Świetna etiuda zatytułowana Jolly Caballero.
kiedy tak się mocno trzęsę na scenie, to proszę się nie martwić o moje zdrowie. To jest taka technika akordonowa. Parkinson. Tak, albo fachowo nazywana tremolandem. Więc to normalne, proszę się absolutnie o mnie nie martwić. Drodzy Państwo, kiedy dzisiaj siedzieliśmy sobie w restauracji na Farnej, to koledzy zagrali bardzo fajnego walca, który nazywa się Bura Skłe. Przyznam, że bardzo, od zawsze bardzo lubiłem styl Bizet, więc jakąś część programu też postanowiłem dzisiaj przeznaczyć właśnie na ten gatunek. I skoro koledzy grali, to ja też sobie pozwolę, chociaż granie tutaj po tak wspaniałych wykonawcach wcale nie jest łatwe. Ale posłuchajcie Państwo mojej wersji tegoż standardu francuskiego Mizet. Kompozycja francuskiego akordeonisty André Astier, która nosi tytuł Divertimento. Jest to też klasyka akordeonu i pamiętam, kiedy byłem w liceum, no to ten utwór grywało się na wszystkich konkursach. Teraz mam wrażenie, że ten utwór też poszedł w jakieś zapomnienie, więc myślę, że jest świetna okazja, aby go sobie przypomnieć, bo jest naprawdę piękny.
Państwu jeszcze na chwilę Frosini. Napisał kiedyś taką kompozycję, również świetną etiudę, której tytuł jest bardzo dwuznaczny, bo nosi tytuł Hot Points i utrzymanie jest w tonacji G.